Cześć, nasi drodzy, dzisiaj będzie pierwszy Q&A. No i... Zaczynamy. Hej. Ile macie lat, Ala? Ja mam 13. Ja mam 11. Ja 11. 9. Drugie pytanie. Macie jakieś zwierzęta? Tak, wszyscy mamy psy. No. Ja mam 5 akurat. Ja mam jednego. Ja też mam. Do której chodzicie klasy? Ja chodzę do pierwszej gimnazjum. Ja chodzę do drugiej. A to jest w Niemczech, więc w Niemczech jest inaczej. Tak. Czyli szósta klasa. Szósta. Ja chodzę do piątej. Ja do czwartej. Jakie macie oceny? Dobre czy złe? No takie pośrednie. Ja mam dobre. Raz dobre, raz złe. Ja mam dobre. No ja mam też dobre. Dobre. Co lubicie oglądać i czytać? Ja lubię oglądać Hobbita, Władcę Pierścieni i lubię też Gwiezdne Wojny, a czytać lubię Dziennika Cwaniaczka. Ja to co Ala lubię czytać, ten Dziennik Cwaniaczka i oglądać właśnie Hobbit, Harry Potter i na YouTube. Ja oglądać to mecze, tak. Bardziej oglądam mecze, a czytać to w ogóle nie czytam, nie lubię czytać. Nie jest różnica, ja oglądam i czytam. Czytam więcej, to się psa. Myślę. Szóste pytanie, co lubicie jeść? Pizzę, spaghetti, parówki z serem, a deser to tiramisu. Spaghetti, pizza, pierogi, lody. Ja pizza, pierogi, sałatki, takie, nie z majonezem, na przykład, tylko takie, różne, no ze sałatką. Ja lubię pizzę, spaghetti, lody, pierogi. Co lubicie pić? Ja lubię pić soki owocowe, najbardziej lubię symbarki i wodę i też herbatę. Jak jestem w Polsce, to tymbarki i woda cytrynowa i oranżada, a jak jestem w Niemczech, to taka turecka oranżada i woda gazowa, cytrynowa, taka słodka. Tymbarki. Wodę i kulek. Gdzie lubicie chodzić? No, tak razem to... Bo... Wszędzie idziemy na to. No prawie wszędzie. Do kina najfajniej. No. Na święta to jest taka tradycja do kina. Jak zawsze przyjeżdżam. No tutaj zawsze się idzie do kina na jakiś film. I na shopping. Idziemy teraz na Gwiezdę Wojny. Łatw jeden. Lubicie chodzić do szkoły? No. Nie. Nie. Mój dzień raczej moi koledzy i przyjaciele. Jeszcze raz, jak? A im tak. Ja lubię. I to były wszystkie pytania. A jeszcze czy lubi się uczyć? A, czy lubicie się uczyć? Ja szczerze, zależy czy jest strony temat. Jak jest strony, to nie. Jak jest łatwe, to też. Ja lubię przyrodę, angielski i mają prawo ja. Uczyć nie zobaczę, tak samo jak odrobić lekcje, ale i tak się Najgorsze to jest matematyka. Bo nam tyle, znaczy lubię matematykę, ale mam taką głupią panią i tyle nam zadaje. Świetny kanał. Dziękujemy za uznanie. Jeszcze było jedno pytanie. Czekajcie. Na jaki czytam? Lepiej chodzić cały dzień w niewygodnych butach, czy na boso i czy mieliście tak kiedyś? I gdzie zdarzyło się wam tak chodzić na boso? Po plaży. W szkole mi koleżanka zjadła. Pozdrawiam, w ogóle ją. No i szczerze to bym wolała chodzić w niewygodnych butach. Zależy jakie to by były buty, ale w domu? Takie niewygodne buty. Ja wolę chodzić na butach. Ja bym się zgodnie. No i jak na boso to może się coś mieć w klasie. I to wszystkie pytania, które nam zadaliście. Bardzo dziękujemy za pytania i zadawajcie więcej. Zadawajcie więcej, będzie więcej Q&A. Pod tym filmem każdy z was musi dać lajka. I suba! Suba, bo ja i ile są, tu jesteśmy. I docenicie tą wkładkę, co my robimy. No,
25 subskrypcji specjal to będzie coś fajnego. Zobaczycie co? Dzisiaj może być film. A poza tym, pamiętajcie na naszą na Facebooku, Szarazy Kuzynów. Czy to jest specjał? Czy odcinek jakiś? Na Facebooku to jest specjał. Specjał czy jakieś rozdanie? Piszcie. Nara, buzy, dziób, dziób.